Za kilkoma górami, za kilkoma lasami, mieszkał święty Mikołaj. Jedni mówią, że dom świętego Mikołaja wygląda tak. Inni mówią, że tak. Ale tak naprawdę wygląda on tak. A wiem to stąd, bo w nim mieszkam od bardzo, bardzo dawno dawna. Nikodemie? Antonku? Drogie dzieci, witam was w moim domu. Pozwólcie najpierw, że przedstawię wam moje małe pieski. To jest Zyzio. To jest Fryzio. A to jest Zyzio. To jest Fryzio, a to... Czy jakoś tak? Zyzio pomaga mi sprawdzać zabawki. Jak widać, nie wszystkie działają jak należy. Ach ty. Drogie dzieci, dużo o was słyszałem. Jesteście z Polski, prawda? Mam tu nawet wasze zdjęcie. Wyglądacie prześlicznie. Wiem też, że macie najpiękniejsze uśmiechy na świecie. Pewnie jesteście ciekawe prezentów. Muszę tylko sprawdzić, czy jesteście w księdze grzecznych dzieci. Zdaje się, wasze zamówienie. Zobaczmy, co tam moje elfy dla was szykują. Ho, ho, cóż za niespodzianka. Jeżeli jesteście w mojej księdze, od razu wysyłam wasze zamówienie do naszej fabryki zabawek. Elfi, mój najpracowitszy elf, osobiście się tym zajmie. Tutaj leżą księgi, w których opisane jest każde dziecko. Każdy ma tu swoją książkę. Jak widać, pojawiają się co chwila nowe książki, bo co chwilę rodzą się nowe dzieci. Na przykład ta książka. A, proszę, jest jeszcze pusta. A tu... Uj! Wow, ktoś chyba był tutaj bardzo niegrzeczny. Zanim wyślę do dziecka prezent, muszę sprawdzić, czy było grzeczne. Jeśli znajdę was na liście grzecznych dzieci, ten obrazek od razu to pokaże. Zobaczmy. To nie... To nie. To też nie. To... O, gratuluję. Oho, jesteście na mojej liście grzecznych dzieci. Jestem z was naprawdę dumny. Tylko pamiętajcie, żeby starać się przez cały rok i co najważniejsze, bądźcie radośni i szczęśliwi. A teraz chodźmy, coś wam pokażę. Tu
Tutaj robimy zabawki dla dzieci z całego świata. Tylko wybrani mogą to zobaczyć. Patrzcie uważnie. Ups, tylko nie mówcie o tym moim elfom, bo znowu każą mi robić przysiady i zabronią szarlotki po obiedzie. Dobrze. Wystarczy już żartów. Zobaczmy lepiej, gdzie te prezenty mam w tym roku zawieść. O, to tutaj mieszkacie, prawda? Na pewno do was trafię z moim zaprzęgiem. Już nie mogę się doczekać. Momencik, jest jeszcze ktoś, kto zawsze o was pamięta. Jak myślicie, kto to może być? Jak to dobrze mieć obok siebie kogoś tak wyjątkowego i bliskiego. O, cóż za wyborna pogoda. W sam raz na latanie. Kochane urwisy, bez nich bym sobie nie poradził. Moje drogie elfy, czas dostarczyć prezenty. Santa Claus tonight.